Czy w Polsce da się żyć? Czy prąd kiedyś potanieje? Czy imigranci odbiorą Polakom pracę? Na te inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym bonusowym odcinku. Jest to kontynuacja mojego zapisu z Wiktorii 3, w którym podstawowym celem było odtworzenie Rzeczpospolitej obojga narodów. To już się udało osiągnąć. Teraz bonusowy cel jest taki, żeby osiągnąć miliard PKB. Obecnie mam 390 milionów. No i największe skoki PKB w tej grze są wtedy, kiedy zmienia się metodę budowy w sektorach budowlanych. Więc teraz od razu to zrobię, co oczywiście zwiększy dramatycznie moje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ale po tych budynkach, które tutaj już powstają, powstaje bardzo dużo elektrowni elektrycznych w Prucach Wschodnich i jeszcze chyba w jakichś innych regionach, szczerze powiedziawszy już nie pamiętam. No ale teraz chcemy to zrobić. Mamy teraz taką sytuację, że cała arena międzynarodowa mnie nienawidzi. Jeśli wejdziemy w sumie tutaj w moją niesławę, no to jesteśmy pariasem. Minus 400 opinii wśród wszystkich, więc jakieś losowe państwa co chwilę wypowiadają mi wojnę. Jakaś ludność w moim kraju co chwilę się przeciwko mnie buntuje. Ponieważ jeśli zobaczymy naszą populację, to Polacy stanowią tylko 38,6% tutaj w tym kraju, więc ogólnie jest duże ryzyko buntów. Ale myślę, że sobie poradzimy, ponieważ moja armia jest dosyć silna. Zobaczymy teraz też, jak będą wyglądały moje przychody, kiedy zmieniłem metody produkcji i która praktycznie podwoiła tutaj mój potencjał budowlany. Budynki powinny całkiem szybko powstawać. Ale już proszę, straciliśmy 100 tysięcy przychodu. No i Ukraina się na przykład dołączyła do tego konfliktu, który Oksytania próbuje tutaj zainicjować, więc możemy równie dobrze dodać sobie cel wojenny, żeby dostać reparacje wojenne. Ogólnie wiem, że mógłbym tutaj od Ukrainy żądać na przykład oddania mi Kijowa i tak dalej, ale nie ma takiej potrzeby, bo w Kijowie na przykład nic nie ma. Jest tylko węgiel, ale węgla to akurat mamy tutaj pod dostatkiem. Węgiel co prawda jest używany przez póki co moje elektrownie elektrowne. No, są te elektrownie węglowe. I te elektrownie zużywają węgiel, potem możemy zmienić metodę produkcji na ropę, ale z ropą właściwie może być akurat problem, ponieważ mamy tylko jedną prowincję, w której jest ropa, jest to Galicja Zachodnia i tutaj zużycie ropy już jest dosyć wysokie, a platformy wiertnicze są rozbudowane do maksimum, nie można już tu zmienić metody produkcji, więc trzeba będzie podbić ropę. Ropa na przykład jest na Wołoszczyźnie, na Rumunii, więc to ewentualnie będę chciał podbić jeszcze, ale tak to żadnych wojen za bardzo nie będę inicjował. Może jeszcze Hanower na przykład, bo tutaj też jest ropa, ale na przykład taki Kijów to mi za bardzo nie jest do niczego potrzebny, więc nie ma tutaj potrzeby jeszcze dodawać tego jako celu wojennego. Chociaż wiecie w sumie co, Kijów mogę sobie wziąć, tylko reszta po prostu jest mi zbędna. W Kijowie mogę właśnie zbudować jakieś kopalnie węgla, jakieś jeszcze pola pszenicy, więc dodam akurat Kijów jako cel wojenny tutaj, a z Ukrainą raczej nie powinno być problemów. Oni mają słabe wojsko. Mogą dostać co prawda wsparcie od tej całej Oksytanii, czyli południowej Francji de facto, ale właściwie też raczej powinniśmy ich pokonać. Póki co przezwyciężyliśmy wszystkich przeciwników w tej serii, więc raczej nie powinno być problemów. A potem zaatakuje prawdopodobnie Rumunię, chyba że Rumunia mnie pierwsza zaatakuje. No i trzeba zobaczyć moją kolejkę budowy. Ogólnie moja kolejka budowy jest ewidentnie trochę za krótka. Moje już możliwości budowania są większe niż moja kolejka budowy. A też jeśli jeszcze chodzi o metody produkcji, to wszystkie są najlepsze z dostępnych. Bo oczywiście celem jest tutaj zwiększenie PKB. A im lepsza produkcja i bardziej wydajna, tym większe PKB. Jeszcze muszę to uporządkować w sumie w tych budowlach wiejskich. Ale to też nie powinno być problem. Wszędzie dam nawozy chemiczne. Raczej produkcję ziemniaków. Bo drogi jest oczywiście alkohol przede wszystkim. Cukier też, ale na przykład zmienię w jakimś po prostu jednym miejscu pola żyta z ziemniaków na sady jabłonowe i zapotrzebowanie na cukier powinno już być lepsze. Więc uporządkuję teraz swoją kolejkę budowy. Co jeszcze bym mógł tutaj na pewno dodać, to będą narzędziownie, a także huty stali, ale niedługo będę mógł zmienić metody wydobycia we wszystkich swoich kopalniach, więc na pewno póki co więcej kopalni wydaje mi się nie potrzebuje. Co jeszcze na pewno się przyda tutaj, to troszkę więcej zakładów chemicznych,
Więc możemy rozbudować takie zakłady na Wołyniu. Rozbudować infrastrukturę tutaj od razu też i pola pszenicy, ponieważ jak widzieliśmy przed chwilą, wino jest bardzo drogie, a na polach pszenicy może powstać wino. Tak jak tutaj, proszę bardzo. Zaraz zmienię tutaj wszystkie metody produkcji, formy, własności. No i zobaczymy, co z tą Ukrainą. Co oni tutaj wymyślą. Na razie jeszcze jesteśmy w fazie dyplomatycznej. Może jeszcze jakieś inne państwo się dołączy. Ale taki Kijów to właśnie sobie wezmę, bo czemu nie? No i zaczęła się właśnie wojna z Ukrainą i Oksytanią o Kijów. W międzyczasie sam zainicjowałem wojnę tutaj przeciwko Rumunii, żeby zdobyć Wołoszczyznę i więcej ropy naftowej, bo już mam teraz niedobory. Po stronie Rumunii stanęła póki co tylko Serbia, więc raczej nie powinno być problemów. No i tutaj mamy front z Ukrainą. Jaka niekorzystna bitwa. 20 batalionów kontra 60 batalionów ukraińskich. Aczkolwiek jeśli spojrzymy na bataliony ukraińskie i ogólnie na ich siłę, lepiej spojrzeć tutaj, no to oni mają 36 punktów defensywy, ja mam 105 punktów ofensywy, więc wystarczy, żeby po prostu tutaj no podeszła bitwa, tak żebyśmy nie mieli przewagi, albo żeby przeciwnik właśnie nie miał przewagi 3-1. Aczkolwiek w takiej bitwie to i tak zadamy im dosyć duże straty i będziemy stopniowo wymęczać przeciwnika, a w międzyczasie ja będę sobie pracował tutaj, żeby zdobyć więcej ropy naftowej. Wygląda na to, że okej, po stronie przeciwnika stanęła Ukraina, ale z Ukrainą już teraz mamy wojnę, więc trwa wojna na Ukrainie w najlepsze. Mam dosyć dużo biurokracji, więc ta biurokracja mi się przyda, żeby wcielić wszystkie obszary, których jeszcze nie wcieliłem tutaj do swojego państwa. I powstaje więcej zakładów energetycznych, które produkują telefony. Telefony obecnie są drogie, ale będą mi potrzebne, ponieważ chcę wcielić obszar całych Czech, co kosztuje mnie 1200 punktów biurokracji, więc jak wejdę sobie w budynki miejskie, wejdę sobie teraz w urzędy, to mogę tutaj zmienić metodę zarządzania na używanie telefonów, co powinno właśnie dać mi bardzo dużo biurokracji, ale potrzebuję też od razu bardzo dużo telefonów. Zaczniemy za chwilę produkować więcej tych telefonów, ale trzeba będzie ich jeszcze więcej, więc dam tutaj sobie 15 takich telefoniarni. No i ogólnie moja kolejka budowy jest całkiem zapełniona. Mamy tutaj 5 stron póki co, 5 stron i to jeszcze jest początek dopiero. Trwa wojna, oczywiście jeśli chodzi o towary wojskowe, to raczej nie powinno być problemów, bo nasze tutaj zakłady zbrojeniowe pracują z pełną mocą już od dawna. O, i wygląda na to, że tą bitwę jednak wygraliśmy. Jest to ewidentna przewaga jakości nad ilością, więc w sumie przewagę ilościową to też mamy na tym froncie, więc nie ma się tu co martwić. A no tutaj teraz czekamy na to, żeby przejść do fazy eskalacji w naszym posunięciu o Wołoszczyznę. Potem jeszcze zobaczę, jak właśnie będzie wyglądała moja produkcja ropy naftowej. No i może będę musiał na przykład przyjąć Hanower, bo tam też jest ropa naftowa. Nie chcę zakładać jakichś kolejnych kolonii specjalnie po ropę naftową. Po co, skoro mogę to wszystko zrobić w Europie? No i mamy duże niedobory telefonów, ale to powinno niedługo się rozwiązać, a jak przestaniemy mieć niedobory telefonów, to raczej moje finanse się tutaj ustabilizują. Póki co wydajemy właśnie głównie na telefony w urzędach. Ale jako, że mam aż taką nadwyżkę biurokracji, to właśnie we wszystkich regionach, które jeszcze nie są wcielone, mogę zacząć się wcielać. Tylko, że wszędzie to potrwa po 5 lat, ale czas mamy, więc po prostu poczekamy. Morawy już są wcielone, więc zostały Czechy, potem Kijów, potem Wołoszczyzna. No i te urzędy będą dawać radę, nawet jakby moja populacja miała bardzo wzrosnąć, a teraz zwiększa się o prawie 600 tysięcy rocznie. No to damy radę ich wszystkich opodatkować dzięki takiej sile urzędowej. Tutaj wygląda na to, że właśnie z Ukrainą ten front dosyć szybko powinien zostać zamknięty i Ukraina będzie zmuszona do całkowitej kapitulacji, przez co weźmiemy po prostu ich stolicę, w której jest, mimo tego, że w sumie, jeśli chodzi o przemysł, to jest absolutnie nic, no to jest populacja, która może pracować i produkować na przykład wina na polach pszenicy. A wino na polach pszenicy to jest to, co moja populacja bardzo lubi, ma duże zapotrzebowanie na to. No i nasze możliwości produkcyjne nie dają rady. No głównie mamy tylko niedobór telefonów, albo aż. Ale tutaj powstaje zaraz bardzo dużo tych telefoniarni, one będą bardzo wydajne. I jak uzyskają pełne zatrudnienie, to myślę, że ta sytuacja powinna się poprawić. Możemy to na przykład zaobserwować na przykładzie mojego budżetu, bo w tym momencie, kiedy
nasz przemysł nie pokrywa zapotrzebowania budynków rządowych, no to my płacimy za te telefony i płacimy bardzo dużo. Więc tutaj możemy to sprawdzić. Towary dla budynków rządowych minus 485 tysięcy funtów tygodniowo, więc jak zmniejszę cenę telefonów, to powinno być wszystko ok. A w międzyczasie nasz tutaj, no nasi dwaj generałowie podbijają Ukrainę, a Rumunia postanowiła się wycofać ze swojej przyszłej wojny, potencjalnej wojny o Wołoszczyznę, więc tutaj powinniśmy mieć niedługo dostęp do ropy naftowej. Niestety te zasoby jeszcze nie zostały odkryte, ale jak zostaną odkryte, to będziemy je od razu wydobywać. Do tego czasu, no, musimy tutaj podnieść infrastrukturę, już przygotować tą prowincję pod to, co się tutaj niedługo stanie. Mamy tutaj jakieś centrum poboru, mamy kolejny sektor budowlany i tutaj przyda się też wyprodukować od razu troszkę więcej lokomotyw. No i zdecydowanie podnieść infrastrukturę od razu o 5 poziomów kolei, no bo jak zostanie już tutaj odkryta ropa, no to chcemy od razu właściwie wydobyć wszystko. Bo jak patrzymy tutaj na ropę, to ropy, no, niedoborów jeszcze nie ma, ale będzie coraz gorzej, bo im bardziej rosną nasze, właściwie im bardziej nowoczesne stają się nasze metody produkcji, to tym więcej z ropy korzystamy. I właśnie a propos metod produkcji, to w kopalniach mamy nową technologię wydobycia, która korzysta z ropy naftowej. Więc no, cel jest taki w tej serii, żeby, a właściwie w tym odcinku ostatnim, żeby zdobyć maksymalne PKB, a żeby zdobyć maksymalne PKB, to trzeba korzystać z najlepszych dostępnych metod produkcji w tej grze. Więc zaczniemy z tej metody produkcji korzystać. No i wtedy zobaczymy, jak będzie wyglądała na rynku cena ropy. Właśnie coś mi tutaj podpowiada, że nie będzie najlepsza. No i że zdecydowanie Galicja Zachodnia nie da rady wyprodukować tyle. No właśnie, plus 58 w stosunku do ceny podstawowej. Więc oby tutaj jak najszybciej te zasoby zostały odkryte. Ale właśnie, jak jest taka prowincja, która mówi, że zasoby są do odkrycia, no to codziennie istnieje szansa na odkrycie tych zasobów, która jest zwiększana przez technologię, a nasza technologia, jeśli chodzi o metody produkcji, to już jest prawie, no, wszystko wynalezione, co się da wynaleźć. Teraz oczywiście skupię się na metodach produkcji. Na wojsku już tak nie muszę, aż, bo to, co chciałem podbić, jest podbite, za chwilę jeszcze Kijów będzie, ale no, dokończę po prostu te technologie produkcji, żeby po prostu móc korzystać z najlepszych metod produkcji, jakie istnieją. No i jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to się tutaj już nic nie zmieni, więc teraz pozostaje po prostu chwilę poczekać na odkrycie zasobów ropy. Ukraina już skapitulowała, więc mamy sobie teraz tutaj Kijów. Ogólnie, no jak już powiedziałem, tutaj za bardzo nic nie ma, ale wygląda na to, że mamy jakieś niedobory cukru na rynku. No to przydałoby się taki cukier gdzieś wyprodukować. Tutaj są pola pszenicy. Pola pszenicy produkują bardziej wino, a nie tyle... Pszenice też ma niedobory. No to trzeba dać tutaj traktory. Trzeba notować ten podmiot na giełdzie. No ale to pewnie dlatego jest niedobór, bo wzrosła tutaj znacznie populacja. Jeszcze możliwe, że ktoś z moich sąsiadów zaczął z mojego rynku wyciągać trochę tego zboża. Tutaj trzeba zbudować kolej. No mamy tutaj koszary, ale te koszary nie będą potrzebne. Jest to zresztą tylko 5 batalionów. Trwa jeszcze wojna z Oksytanią, ale Oksytania właściwie nie ma żadnego otwartego frontu z nami, więc już nic tutaj nie zdziałają. Ropa naftowa już została odkryta na Wołoszczyźnie, więc w związku z tym chcę teraz wymaksować tutaj od razu ten budynek. Aczkolwiek nie będę na razie go przesuwał w górę swojej kolejki budowy, ponieważ no, są tu rzeczy, które też są potrzebne, a ta budowa dosyć szybko postępuje. Jak widzicie, kilkanaście budowli powstaje jednocześnie. No i są tu też inne rzeczy, które są mi obecnie potrzebne. Jest to na przykład kauczuk, są to fabryki mebli. Po to też, żeby populacja była trochę bardziej zadowolona, gdyż no, istnieje duże ryzyko secesji takich regionów, na przykład w Rumunii. Mamy też teraz niedobory barwników, więc trzeba będzie wyprodukować troszkę więcej barwników tutaj w kraju.
Tu możemy wyprodukować to w fabrykach materiałów syntetycznych. No i mamy cały czas wojnę z Oksytanią. Aczkolwiek tak jak wspomniałem, Oksytania prędzej czy później się z tej wojny wycofa, jako że pokonaliśmy ich sojusznika i mamy znacznie większą punktację wojenną przez to. O, odblokowaliśmy też sterowce, aczkolwiek jest to metoda produkcji lub metoda, no nie wiem, działania we wieżowcu, a wieżowców na razie nie mamy w Polsce, więc na razie nie będę się tymi rzeczami przejmował. Oksytania powinna prędzej czy później z wojny się wycofać i jak zawrzemy z nimi pokój, to będą mi płacić reparacje wojenne. Na razie u nas jest większe poparcie dla tej wojny. Możemy im zaproponować nawet porozumienie pokojowe z czasów przed wojny. Myślę, że będzie to dobre rozwiązanie, ponieważ ich reparacje wojenne nie są mi aż tak potrzebne. Są mi za to potrzebne, no jest mi potrzebne złoto i są mi potrzebne surowce, które są mi dostarczane z kolonii, żeby moją gospodarkę rozwijać. Więc zaproponuję im takie porozumienie pokojowe, że ja po prostu już sobie kijów wziąłem, więc możemy wojnę właściwie zamknąć. No i w sumie od Ukrainy będziemy dostawać jeszcze reparacje wojenne, ale już przynajmniej nasze szlaki dostawcze z kolonii nie są zablokowane. No i teraz spróbuję swoją gospodarkę trochę naprawić, ponieważ mamy duże niedobory. Przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o ropę naftową, stal, też jeśli chodzi o narzędzia, materiały wybuchowe, nawozy. Więc tutaj ogólnie trzeba rozbudować praktycznie wszystko, co się da. No ale nie wszystko naraz. Co prawda powstaje tych budowli ze 20 naraz, ale nie chcę na razie nic przemieszczać na swojej kolejce budowy. Poczekamy po prostu, co się stanie, jak zaczną powstawać platformy wiertnicze, albo jak może któryś z sąsiadów znowu postanowi mnie zaatakować, bo tego nigdy nie wiadomo. Kiedy jesteśmy pariasem na arenie międzynarodowej, to praktycznie wszystko może się zdarzyć. Ale te ziemie, które chciałem mieć, to na razie mam. Zobaczymy, czy Wołoszczyzna pokryje moje zapotrzebowanie na ropę naftową. Zaraz zaczną powstawać tutaj pierwsze platformy wiertnicze. Maksymalnie możemy ich zbudować jednak aż 60 w tym regionie. No to zobaczymy teraz, jak to się przełoży na moją gospodarkę. Ogólnie teraz mamy duże niedobory. Ogólnie no właśnie ropy naftowej. Wszędzie jest niedobór ropy naftowej. Więc te platformy wiertnicze tutaj powinny się przełożyć na bardzo duży skok PKB, dlatego właśnie chciałem to pokazać od momentu, kiedy one zaczynają powstawać. Teraz powinno kilka poziomów pojawiać się tutaj na tydzień. No właśnie, 6 poziomów, bardzo wydajne od samego początku, no bo mamy bardzo duże niedobory ropy naftowej. Praktycznie maksymalne niedobory, jakie mogą być, plus 75% w stosunku do ceny podstawowej, ale tutaj powinna być dosyć wydajna produkcja. Mamy też maksymalne od samego początku metody produkcji, więc zobaczymy. Ogólnie 460 PKB. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało, kiedy te zakłady się tutaj skończą robić. No i jak widzicie też wszędzie właściwie mamy niepokoje społeczne i one są wywołane i dużą ceną ropy naftowej, ponieważ te zakłady nie mogą wszystkie normalnie funkcjonować, jak mają niedobory towarów podstawowych. No i są też drogie towary państwowe przez to. Ogólnie te podstawowe nie są aż takie złe, tylko energia elektryczna została, ale energię elektryczną gdzieś się rozbuduje. Muszę też rozbudować w paru miejscach infrastrukturę z tego co widzę, ale już w większości miejsc ona się rozbudowuje. A jeśli chodzi o zasoby luksusowe, no to też musimy ich trochę więcej wyprodukować. Przede wszystkim więcej alkoholu, więcej wina, trochę więcej cukru, no porcelany i tak dalej, więc może trochę też tytoniu na przykład importować. Zobaczę, czy mam... O nie, ludność polska zaczyna masowo migrować. Ale to właśnie dlatego, że mamy teraz te niepokoje wszędzie. Zobaczymy, czy mogę skądś na przykład tytoń importować. A mogę. Mam nawet jeszcze trochę dostępnych konwojów. Więc zacznę go importować ze wszystkich miejsc, z których to się w miarę opłaca. Powinno się we wszystkich miejscach to opłacać. Niestety tytoń musi być produkowany w naszych koloniach, a no kolonie, jak to kolonie, są w sumie trochę daleko i jak ktoś mi wypowiada wojnę, no to te szlaki są dostawcze blokowane. Na przykład na Wołoszczyźnie, no to mamy już dostęp do plantacji bawełny, ponieważ jest to region trochę bardziej na południe wysunięty. Ale na przykład takie kolonie, no to za chwilę do nich zajrzę i zobaczę, czy mogę tam zbudować jakieś plantacje tytoniu. Wydaje mi się, że chyba nie, bo już gdyby to
mogło się stać, to bym to zrobił, ale pewien nie jestem. No i tutaj zobaczymy teraz tą ropę naftową. Cały czas niedobór. I to jaki niedobór? No to trzeba tutaj chronić podaż krajową ewidentnie, która już jest chroniona. No to chyba jednak będę musiał podbić Hanower, jak tak się skończy. Ale najpierw zakończmy tutaj budowę tych wszystkich platform wiertniczych i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy one tutaj będą na maksymalnym poziomie i kiedy już będą miały pełne zatrudnienie. Tutaj infrastruktura miejscowa powinna raczej dać radę to utrzymać, ale też pewności nie mam. No zobaczymy po prostu, jak się zbudują te platformy i co wtedy będę mógł jeszcze zrobić. W międzyczasie pomyślę o tym, czy by właśnie na przykład tego tytoniu jeszcze więcej skądś nie importować, czy nie założyć jeszcze jakiejś nowej kolonii. Zakładanie raczej nowej kolonii nie będzie miało dużego sensu, ale można na przykład zbudować jakieś plantacje w tych koloniach, które już posiadam. No i tak PKB się zwiększyło około 10 milionów póki co, ale niedobory i tak są nadal duże, jeśli chodzi o ropę. No teraz trzeba poczekać jeszcze parę tygodni. Okej, ludność niemiecka migruje na Bawarię. Niestety, mamy, no właśnie, może nam się zacząć kończyć populacja. Na razie ona wzrasta o 600 ponad tysięcy, ale trzeba zapewnić ludziom byt, bo jak nie zapewnimy im bytu, to będzie problem z siłą pracowniczą. Więc no zobaczymy, co się stanie, jak ten niedobór ropy naftowej w końcu, o ile w ogóle, zostanie tutaj powstrzymany. Platformy wiertnicze na Wołoszczyźnie już zostały rozbudowane do maksymalnego poziomu 60. No i dzięki temu cena ropy naftowej jest teraz o 12% mniejsza w stosunku do ceny podstawowej. Jest oczywiście tylko jeszcze takie ryzyko, że z racji tego, że Wołoszczyzna dosyć mocno została przeze mnie rozbudowana, no to zabraknie tutaj pracowników, więc dałem tutaj kampanię promocyjną na rzecz migracji do tego obszaru, żeby populacja się tutaj zwiększyła i żeby nie zabrakło nam po prostu pracowników. Teraz jak już nie brakuje nam ropy naftowej, no to jednak brakuje. Ale to pewnie dlatego, że jakieś państwa z okolicy zaczęły je tutaj pobierać z naszego rynku. No cóż, no ale brakuje nam jeszcze narzędzi, stali, właściwie wszystkiego, jeśli chodzi o przemysł, więc na pewno nie będę miał tutaj problemów z wyborem, jeśli chodzi o budowę. A tutaj mamy nową technologię, która odblokowuje wagony z systemem chłodzącym w hodowlach bydła. Ogólnie, jeśli chodzi o żywność, to mamy nowe metody produkcji, no to możemy je od razu wprowadzić. I tutaj powinna być nowa metoda produkcji, wagony z systemem chłodniczym. No, teoretycznie powinien być większy zysk. Ogólnie pieniędzy troszkę zacząłem tracić, ponieważ zdjąłem z populacji wszystkie dodatkowe podatki konsumpcyjne. Dlatego też no, trochę pieniędzy straciłem, ale ogólnie jeśli moje przychody wzrosną, to rozważam zmniejszenie podatków po to, żeby po prostu ludność była bardziej zadowolona, a przez to będzie lepiej pracować. Ale to jeszcze mogę na to chwilę poczekać. Ogólnie moje przychody powinny być znacznie większe niedługo, kiedy już ustabilizuję trochę sytuację ekonomiczną. PKB wynosi już 500 000 000, więc jesteśmy w połowie drogi. Jest duża szansa, że ten cel się uda, aczkolwiek jest rok 1913, a mamy tylko czas do 1936, jeśli się nie mylę, więc no, zostały 23 lata. To nie jest wcale aż tak dużo. Okej, możemy robić elektrownię opalaną ropą, ale nie wiem, czy to wprowadzimy tak od razu, no bo ropy trochę brakuje. Chyba że jednak zdobędę ten Hanower. Jeszcze w sumie nie wiem. Póki co moim priorytetem teraz jest, żeby populacja była trochę bardziej zadowolona. No bo jednak jakby była tutaj jakaś secesja, no to troszkę by ten cel, osiągnięcie tego celu zostało spowolnione. Jeśli zobaczymy tutaj ogólnie na podpowiedzi od gry, no to mały dostęp do rynku jest w wielu obszarach, więc trzeba będzie inwestować w infrastrukturę. Mamy też niewydajne szlaki handlowe, więc ogólnie jeśli chodzi o te niewydajne szlaki handlowe, to możemy je pozamykać. I tutaj widzę, że jest dużo takich szlaków handlowych, które w ogóle nie funkcjonują. Więc na razie je pozamykam. Jeśli chodzi o te niewydajne, to też je pozamykam na razie, bo nie ma sensu. Jeśli chodzi o tytoń, to zacząłem w Ganie budować plantację tytoniu, więc ta troszkę zamożniejsza część populacji powinna być zadowolona z tego powodu. Produkujemy też odbiorniki radiowe. Odbiorniki radiowe są produkowane w tym samym budynku co telefony.
więc mamy je na eksport, ale widzę, że tutaj cena tytoniu mocno spadła. No to teraz jeszcze cukier. Cukier nie jest produkowany w całym kraju, tylko cukier jest produkowany tylko w kilku miejscach. Na przykład chyba na Litwie, tutaj w tych polach żyta. Właśnie. Trzeba je mocno rozbudować, ponieważ mamy niedobór cukru. Aczkolwiek może tutaj być też niedobór pracowników. Zobaczymy. No już rozbudujmy te pola żyta, żeby w razie czego, jak pracownicy jednak by się pojawili, no to żeby mieli gdzie pracować. Gość z kolonii. Okej. Okay. Stymulacja rozwoju kolonialnego może trochę spaść, ponieważ to już mnie tak bardzo nie interesuje. Nie zakładam teraz żadnych nowych kolonii. Dobra, w niektórych polach żyta można dać produkcję bardziej na cukier. Z tego co widzę. Więc przerzucę ją z produkcji alkoholu na produkcję cukru na Pomorzu. Ludność australijska migruje do Galicji Zachodniej. Dobra, no to już populacja jest trochę bardziej zadowolona niż była przed chwilą, bo pojawiają się masowe migracje do naszego kraju, a powinno być coraz lepiej w miarę jak te zamęty są stabilizowane. No rośnie populacja, około 600 tysięcy rocznie. To jest tak jak było wcześniej, mniej więcej, ale no cóż, co mogę więcej zrobić? No muszę po prostu rozbudowywać budynki, bo o to w tej grze chodzi. Tutaj te platformy wiertnicze wygląda na to, że są bardzo mocno wydajne. Aczkolwiek właśnie, widzę, że tutaj cena lokalna ropy spadła. Tutaj jest minus 9 w stosunku do ceny podstawowej. A jeśli zobaczymy Galicję Zachodnią, to tutaj pewnie będzie trochę inna. Okej, okay, jednak ceny na rynku zależnie od miejsca trochę się różnią. Dlatego może jednak w tej grze jest sens, żeby koncentrować różne rodzaje przemysłu w miarę w jednym miejscu. Ale te różnice ceny lokalnej i ceny ogólnej na rynku nie są aż takie zabójcze, żeby to miało moją gospodarkę zatrzymać. Tutaj jak widzimy budowę, no to powstają jeszcze elektrownie, kolej, plantacje tytoniu. Już plantacje ogólnie powstają bardzo szybko, więc po prostu nastukałem ich tyle, ile się dało. Potem zakłady motoryzacyjne, kolej, żeby zwiększyć infrastrukturę, bo mamy niedobory. Ogólnie 10 stron różnych budynków, ale właściwie powstaje naraz. Prawie dwie strony powstają naraz, więc ogólnie, jako że już moje przychody zaczynają stopniowo rosnąć, no to teraz, żeby populacja była troszkę bardziej zadowolona, obniżę im podatki. I no, będzie mniej radykałów dzięki temu w kraju, przez co powinna wzrosnąć ilość siły roboczej i ilość tutaj potencjalnych pracowników. Na przykład właśnie na Litwie, gdzie chyba ich brakuje, mimo tego, że jest 3 miliony populacji ponad. No to może po prostu te farmy tutaj nie są aż tak wydajne. Jest na pewno za drogi nawóz, są za drogie lokomotywy, ale węgiel przynajmniej jest tani. No lokomotywy już będą powstawały znacznie szybciej i taniej, ponieważ w Wielkopolsce powstaje 10 poziomów tego budynku. Mam też gdzieś zakłady chemiczne skolejkowane. Tutaj na Wołyniu mogę dać jeszcze 5. I patrzcie, mimo tego, że obniżyłem podatki, to przychody wzrosły. No i powinno być tutaj coraz lepiej pod tym względem przychodów. Mógłbym jeszcze bardziej obniżyć podatki, to wtedy populacja jeszcze bardziej byłaby zadowolona na pewno i wzrósłby ich poziom życia. No to mogę w sumie te podatki jeszcze bardziej obniżyć. Teraz dostaję tylko minus 7, więc mimo tego, że podatki zostały obniżone, no to powinno się to tutaj opłacić. Partia komunistyczna. Przerób budynków w papierniach. Wezmę oczywiście przerób budynku, bo zależy mi na PKB. No i podatki są teraz już na najmniejszym poziomie, jaki jest. Co mogę zrobić jeszcze? To jak moja kolejka budowy zbliży się bardziej ku końcowi, to z racji tego, że raczej będzie mnie stać na taki manewr, to mogę zacząć budować troszkę więcej dystryktów budowlanych, żeby te budowle jeszcze szybciej powstawały. No i wtedy będziemy mieli znacznie większą szansę, żeby do miliarda PKB dojść. No ale najpierw musi się zbudować to, co się teraz buduje, czyli właśnie elektrownie, zakłady motoryzacyjne, kolej i tak dalej, więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie i zobaczymy, czy jednak będę musiał najechać Hanower po ropę naftową. Wygląda na to, że tutaj już ta cena na ogólnym rynku też spadła dzięki Wołoszczyźnie, więc pewnie będę musiał Hanower najechać, ale jeszcze nie teraz. Na razie chcę, żeby troszkę mnie bardziej polubiła arena cała międzynarodowa, żebym po prostu nie miał co chwilę wypowiadanej wojny. Na razie jest ok, ale
Zawsze może się to jeszcze zmienić. Jest wrzesień 1913. No i jest mały problem, ponieważ ludność ukraińska dąży do secesji, mimo tego, że ilość radykałów bardzo szybko się teraz zmniejsza w kraju, no to i tak ludność ukraińska planuje się zbuntować, będziemy musieli z nimi niestety pójść na wojnę. Na szczęście na Ukrainie nie ma żadnego takiego ważnego przemysłu, jest tutaj właśnie trochę moich zakładów chemicznych, więc no będziemy musieli te obszary zdecydowanie odzyskać. I trzeba po prostu powołać znowu moich wymęczonych generałów, żeby poszli na front ponownie i posprzątali tutaj sytuację. Mam na szczęście dwa otwarte fronty, Ukraina nie ma za dużo wojska. Zobaczymy tylko, czy ktoś z sąsiadów postanowi się włączyć do tego konfliktu i troszkę mi tutaj uprzykrzyć życie. Wraz z Ukrainą straciliśmy około 50 milionów naszego PKB, ale to tylko chwilowe. Więc po tym, jak ten konflikt zostanie rozwiązany, sytuacja powinna się dosyć mocno ustabilizować. No niestety mamy teraz niedobory materiałów wybuchowych, ponieważ tutaj... istnieje duże ryzyko z powodu wyniszczenia, Ignacy Mikołajczyk. Czyli na tym froncie nie opłaca się trzymać jednostek, ponieważ jest mały dostęp do rynku tutaj ewidentnie na Wołoszczyźnie, co też odcięło mnie w sumie od dużych zasobów mojej ropy naftowej, niestety. No ale co tu zrobić? No trzeba będzie sobie po prostu z nimi poradzić. Ta wojna nie będzie raczej trwała długo, ale nieco spowolni mój progres. Zobaczymy, co się stanie, jak ta wojna zostanie już zakończona. Wojna z ukraińskim powstaniem za chwilę się rozpocznie. Na szczęście żadne państwo tutaj się nie włączyło do tego konfliktu, więc po prostu trzeba chwycić za broń i odzyskać moje zakłady chemiczne, ponieważ mam teraz duże niedobory nawozów, materiałów wybuchowych. No i przez to cały przemysł jest nieco zatrzymany. Przede wszystkim materiały wybuchowe, bo one są używane we wszystkich kopalniach. Ale to nie powinna być długa wojna. Co prawda przeciwnik tutaj ma wojska jakościowo już chyba podobne do moich. No, podobne do moich, ale jest ich mniej. I mamy otwarte dwa fronty, przez co na dwóch frontach możemy tą rebelię po prostu zgładzić. Więc nie powinno być tutaj z nimi problemów, tylko że sprawili problemy dla mojej gospodarki. Na szczęście liczba radykałów stopniowo się zmniejsza, więc raczej tutaj myślę, że już więcej takich powstań raczej nie będzie na terenach mojego kraju. Najważniejsze, że też ludność niemiecka się nie spróbowała póki co odłączyć i raczej nie spróbuje, ponieważ standard życia już raczej w kraju rośnie. Mamy tą secesję. Co jeszcze zrobiłem, to zacząłem inwestować swoje nadwyżkowe punkty biurokracji w instytucje, czyli w Inspektorat Pracy, w Kolegium Oświaty, a także w Narodowy Fundusz Zdrowia. Przez co no, wszystko powinno się przełożyć właśnie na poprawę życia, na mniejszą śmiertelność, na większą edukację. Już i tak mamy 70% piśmienności. I wygląda na to, że mamy jakiś otwarty front. Mamy otwarty front z Westfalią. Czego chce Westfalia teraz? Westfalia chce zmniejszyć moje terytorium, więc mogę tutaj dodać cel wojenny i przyjąć Elbę oraz Hanower, bo tam jest ropa naftowa, więc chcemy dodać tutaj jako cel wojenny Elbę i chcemy dodać Hanower, aczkolwiek nie wiem, czy uda mi się je zdobyć. Przydałoby się je zdobyć, bo tam jest ropa naftowa. Możemy jeszcze zażądać reparacji wojennych. Niech płacą, jak chcą tutaj konfliktu zbrojnego. Jeden z tych generałów może już zostać zmobilizowany. Mamy, wygląda na to, otwarty front i na południu, i na północy. Więc niech najszybciej moi generałowie na Ukrainie zakończą swoją pracę. Wtedy będę mógł ich skierować na nowy front, który za chwilę powstanie na zachodzie, już w innej wojnie. Mamy tutaj gości z kolonii i mamy tutaj kwestię handlu niewolnikami. Plantacje mogą zwiększyć swój przerób, ale na razie rozwiążmy ten problem niewolnictwa dyplomatycznie. Tutaj już chyba te wojska niemieckie są troszkę silne jakościowo. No właśnie, mają defensywę znacznie gorszą niż my, ale ofensywę mają taką samą, więc ci generałowie, którzy teraz działają na Ukrainie, będą mi potrzebni za chwilę. Ale ten konflikt jeszcze jest w fazie dyplomatycznej. Włączyła się do niego, na to wygląda, Szwajcaria. Dlatego właśnie jest otwarty tutaj jakiś front na południu. Ale nie, to jest nadal Westfalia, więc
No może nawet dobrze, że mamy z nimi dwa fronty otwarte, bo ten front na północy jest troszkę mały, więc przyda się jeszcze jakiś dodatkowy front z Westfalią i może uda mi się właśnie zdobyć jeszcze więcej źródeł ropy naftowej, bo zapotrzebowanie na ropę naftową to się raczej już tutaj nie skończy. Co prawda na razie jeszcze dajemy radę, jeśli chodzi o produkcję i wydobycie, ale prędzej czy później przestaniemy. Dobra, potrzeba mi narzędziowni, ale tutaj już powstaje 20 kolejnych poziomów narzędziowni. 514 milionów PKB, nawet bez Ukrainy, więc powinniśmy odzyskać tutaj to jeszcze 50 milionów PKB, które teraz siedzi na Ukrainie, ale my tego nie używamy. Nie chcę żadnego posunięcia dyplomatycznego przeciwko żadnej kolonii. Dajcie mi spokój. Mam teraz dużo zajęć w Europie. No i tak planowałem tą serię rozegrać, a właściwie to zakończenie serii, ten bonus do serii, rozegrać bardziej pokojowo, ale nie wyszło, bo AI mi nie daje. AI chce mi wypowiedzieć wojnę nawet wtedy, kiedy nie ma zbyt dużych szans na zwycięstwo. Dobra, jako że tutaj ten konflikt już się zaczyna coraz bardziej zbliżać, to przyda się skierować tutaj trochę więcej sił na front zachodni, no i potem na front południowy. Wygląda na to, że na froncie południowym raczej tutaj jeszcze żadnych wrogich sił nie ma. No ale oby jak najszybciej zakończyli konflikt tutaj na Ukrainie. Skieruję jeszcze jednego generała do defensywy. Na tym froncie południowym przynajmniej już tutaj nie ma problemów z dostępem do rynku. Na Wołoszczyźnie, Rumunii i okolicach. No to ci generałowie na początku będą się bronić. Jak ten generał z 84 batalionami już będzie miał jakąś wolną chwilę, no to będę mógł go skierować do ofensywy gdzieś właśnie na tym froncie zachodnim. Na razie tutaj jeszcze ci generałowie się przemieszczają, więc gra nie bierze ich chwilowo pod uwagę, ale jak się tutaj przemieszczą, no to Westfalia raczej nie ma szans tego frontu w ogóle pchnąć, więc kolejna bezsensowna wojna, którą AI zainicjowało, ale tak w tej grze bywa, zwłaszcza kiedy ktoś jest tak znienawidzony na arenie międzynarodowej jak ja w tym momencie. O Jezu, tylko ta wojna na Ukrainie się trochę ciągnie. Próbuję ją teraz zakończyć jak najszybciej, żeby niedoborów już materiałów wybuchowych nie było, ani nawozów. Niestety zlokalizowałem większość swojego przemysłu chemicznego na Wołyniu. No i Wołyń niestety postanowił się odłączyć, ale przynajmniej w ten sposób już nie będziemy mieli raczej żadnych problemów z ludnością ukraińską w przyszłości. Jak się raz zbuntują, to przez kolejne lata już nie będą się próbowali buntować. Teraz mamy 1914, więc można powiedzieć, że to będzie taka pierwsza wojna światowa pomiędzy mną a Niemcami. Co prawda będzie to dosyć mała wojna światowa, ale co zrobić. Tutaj po ich stronie włączyła się tylko Szwajcaria. Oczywiście nie ma szans, żeby ktokolwiek poparł mnie w tym konflikcie, bo wszyscy mnie nienawidzą, ale przynajmniej nikt więcej się do tej wojny nie włączył i mamy tutaj już fazę eskalacji. W sumie te cele wojenne, które chciałem, to dodałem. Na reparacjach aż tak bardzo mi nie zależy. Wystarczy, że będą od Westfalii. Bo jeśli chodzi o Szwajcarię, to oni tam raczej za dużo i nie zdziałają. I nie będzie tutaj... O, jakiś przerób. Plantacje. Ale to nie jest aż tak ważne. No, jeśli chodzi o PKB Szwajcarii, to ono na pewno jest bardzo małe, więc jak będą mi płacić reparacje, to będą jakieś grosze, na których mi nie zależy. Ten konflikt tutaj na Ukrainie... Chyba nie ma potrzeby, żeby ten generał podbijał całe ich ziemię. Jest nadal szansa, żeby ten konflikt po prostu się tutaj rozwiązał bez dalszego ciągnięcia go, ale no niestety oni nadal nie chcą. Jest tutaj jakaś szansa na pokój. No, kultura ukraińska chce stłumić secesję. No i zgadzam się na porozumienie pokojowe, które stłumi secesję, chce te ziemię z powrotem wcielić. No i wcielić mam na myśli tak, że muszę je tutaj wcielić faktycznie i niestety wcielanie Kijowa się tutaj troszkę spowolniło. Więc jak wezmę sobie jakiś urząd, nie chcę tego robić we wszystkich urzędach, chcę sprawdzić, czy mam tutaj telefony. Mam tutaj telefony, więc potrzeba mi troszkę więcej urzędów. No to dodam sobie jeszcze te trzy takie urzędy na Ukrainie. I teraz jeśli chodzi o te niedobory, które powstały z powodu straty 15 zakładów chemicznych, powinny być rozwiązane zaraz. A tutaj generał, który ma prowadzić działania ofensywne, już jest na tym froncie. Mamy jeszcze trochę batalionów w zanadrzu, ale potrzeba tutaj
jakiegoś nowego generała, który będzie w stanie może nacisnąć na ten front południowy. Wydaje mi się, że to są dwa oddzielne fronty. Zaraz się okaże. Powołam teraz nowego generała. Może być w tej bazie... Dobra, może być w kwaterze głównej po prostu. Dobrze, jakby to był jakiś generał z dobrymi cechami. Okrucieństwo tutaj. Strateg defensywny. Dobra, może być ten. I on zostanie też skierowany na front. Tylko musi dostać awans, żeby mógł trzymać sobie tutaj więcej jednostek w swojej armii. Jest to generał przynależący do kościoła katolickiego. No i skieruje go na front południowy. Mam nadzieję, że to są dwa oddzielne fronty. Ogólnie póki co wygląda na to, że to jest raczej jeden front. I tutaj Westfalia już próbuje atakować. Dwaj moi generałowie są ustawieni na działania ofensywne, więc też będą próbowali atakować. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie teraz tym generałom. Zaraz dojdzie do bitwy i możemy tą bitwę zaraz sobie sprawdzić. Jest gdzieś na południu taka bitwa. I jak to tutaj wygląda? 130... Jakim cudem jest 139 batalionów po stronie wroga? Tego nie wiem. No to muszę się raczej bardziej bronić, bo jak przestawię tych generałów na defensywę, no to wiadomo, mają większe statystyki defensywne w ten sposób. Tutaj musi po prostu podejść bitwa. Co tu dużo mówić. Mamy póki co jeszcze 73 bataliony w drodze, więc zaraz szanse się powinny dosyć mocno na tym froncie wyrównać. Wtedy już Westfalia nie będzie taka chętna, żeby próbować atakować. Ale tą jedną bitwę to jest duża szansa, że wygrają. Co prawda my mamy znacznie więcej defensywy niż oni mają ofensywy. Oni mają większe straty. Myślę, że prędzej czy później ich tutaj zmęczymy. Nie chcę cały czas dawać tych szpitali polowych. Wiem, że to by zmniejszyło moje straty morale. Ale po prostu no nie mam skąd brać za dużo opium, a nie chce mi się robić jakiejś misji jeszcze pokojowej do Afganistanu specjalnie po opium. Liczyłem na to, że już nie będzie za dużo konfliktów zbrojnych, ale jest cały czas chęć ze strony AI, żeby mnie pokonać. Chciałem grać pokojowo, a wyszło jak zwykle. Więc ten konflikt tutaj zostanie dokończony w następnym odcinku. Liczyłem na to, że zdołam to tutaj wszystko rozegrać w jednym odcinku, ale niestety za dużo się dzieje, za dużo się dzieje, za dużo trzeba pokazywać. Więc dzięki za oglądanie, dzięki za zostawione lajki, suby, komentarze i do zobaczenia w kolejnej części, która jest już końcówką tutaj tej rozrywki w Victorii 3. Do zobaczenia.